Dzień dobry Państwu. Po dłuższej przerwie wracamy z naszym programem Rozmowy o Elblągu. Dzisiaj trochę w niekonwencjonalnej formie, a o tym, kto jest naszym pierwszym gościem, przekonacie się Państwo już niebawem. Zapraszam, życzę miłego oglądania. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Jerzy Bielik z Prawa i Sprawiedliwości oraz kandydat na prezydenta Elbląga. Z panem posłem mówiliśmy się na ulicy Rubranieckiej zupełnie nieprzypadkowo. Na początek naszej porannej przejażdżki po Elblągu odwiedzimy dwa miejsca, z którymi pan poseł jest związany od dzieciństwa. To jest właśnie ulica Lubraniecka, gdzie spędził swoje dzieciństwo, oraz ulica Elektryczna, gdzie pracowała mama pana posła. Tak, to prawda. Tutaj 30 lat mieszkałem, na blisko 30 lat na Lubranieckiej. No całe dzieciństwo i młodość spędziłem tutaj. Tutaj graliśmy w piłkę, chodziliśmy, wtedy się mówiło nie nad rzekę, tylko nad kanał Elbląski. Tutaj. No i niestety tam kąpaliśmy się, być może nielegalnie, ale wtedy nikt na to nie zwracał uwagi. Mhm. A które miejsce z dzieciństwa tak szczególnie zapadło w pamięci? No tutaj ten dawny teren cmentarza żydowskiego, tam chodziliśmy grać w piłkę. Nie było już żadnych grobów, był park, no w związku z tym graliśmy, rywalizowaliśmy ze sobą przeważnie między blokami albo między ulicami piłkę nożną i to było nasze tutaj. Od rana do wieczora trudno nas było zagonić do domu. Nie było internetu, nie było aż tylu telewizorów, w związku z tym piłka to była na rzecz najważniejsza. Już jesteśmy na ulicy Elektrycznej. Tutaj w elektrociepłowni pracowała mama pana posła, tak, prawda? Tak, mama blisko 40 lat pracowała w elektrociepłowni, pracowała w administracji. I prowadziła ten ośrodek w Stegnie tam, który miała elektrownia. No więc no całe swoje życie praktycznie spędziła tutaj zawodowo w pracy. No teraz trwa, już odnosząc się do aktualnych wydarzeń, trwa ten spór pomiędzy Energą a władzami miasta dotyczący ciepła. Tak. Który wariant według pana posła miasto powinno zastosować? Ja uważam, że teraz już nie ma czasu na jakieś dyskusje, ponieważ już tak zrobiło się niebezpiecznie, że Energa wypowiedziała tą umowę miastu i jeżeli miasto nie przeprowadzi szybko tych negocjacji, oczywiście one muszą być korzystne dla mieszkańców, ale z Energą to nie wierzę w to, że sama wybuduje nowe źródło ciepła i to za blisko 500 milionów. Miasta po prostu na to nie stać, żeby takie źródło wybudować, a więc pozostaje jedyne rozwiązanie poprowadzić mądrze negocjacje z kogeneracją, żeby elblążanie mieli ciepło w 2020 roku, no bo zagrożenie jest ogromne. No właśnie, to co pan poseł powiedział, czasu na negocjacje jest coraz mniej. I tutaj decyzja musi zostać podjęta w miarę szybko. Tak mi się wydaje, że teraz Energa musi znać stanowisko miasta, bo jeżeli ma inwestować te 100 czy 100 kilkadziesiąt milionów złotych w te swoje kotły, no to musi znać decyzję miasta, czy miasto podpisze umowę, czy nie. To jest zbyt poważna sprawa, żeby w tej chwili tam prowadzić jakieś gry. Za późno. Należało takie rozmowy prowadzić już na początku kadencji, a nie na koniec kadencji. W tej chwili już jesteśmy w niedoczasie. 2 lata zostały do zakończenia tego wypowiedzenia i albo miasto podpisze umowę i oni będą, czując się bezpiecznie, inwestowali, albo zostaniemy na lodzie i będziemy musieli sami szukać rozwiązania. A takiego rozwiązania ja nie widzę. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj wybudować w tak krótkim czasie nowego źródła ciepła i to w dodatku za tak ogromną kwotę. Teraz zbliżamy się do dwóch takich dużych, sporych osiedli elbląskich dzielnic, Zawada i nad Jarem. Tak. Ostatnio sprawdzałem, nad Jarem ta linia tramwajowa została wybudowana 12 lat temu. To tak. Czy rozbudowa linii tramwajowych to jest ten kierunek, w którym miasto powinno podążać? W moich planach jest właśnie, żeby tą linię tutaj ulicą Wiejską poprowadzić i ulicą Odrodzenia, bo tutaj mamy dużą fabrykę Wójcika, jest Halex, taka duża firma, jednostka wojskowa, a więc no i całe te osiedla tutaj, sypialnie elbląskie, czyli Zawada i Jar. A więc tędy należałoby poprowadzić ulicą Odrodzenia tą linię tramwajową i ona by spinała. No wtedy
całą tutaj północną część miasta. Te sypialnie łączyła ze Śródmieściem i to jest najrozsądniejsze rozwiązanie i bardzo wygodne dla mieszkańców miasta. Mhm. I wtedy budowa pętli też na ulicy Odrodzenia. Odrodzenia, tak jest. Być może jednym ciągiem nie da się i Odrodzenia, i Wiejską zbudować, to należałoby pierwszy etap skupić się na ulicy Wiejskiej, doprowadzić do tej pętli tutaj na dole ulicy Odrodzenia i później pociągnąć ulicą Odrodzenia właśnie tutaj do tych ogrodów, żeby to spiąć w jedną całość i żeby wtedy tutaj te północne dzielnice były skomunikowane tramwajami. To jest najlepsze, najrozsądniejsze moim zdaniem rozwiązanie, ponieważ no, raz ekologia, dwa pojemność tramwaju jest większa niż autobusów, no a jeżeli nam zależy na tym wszystkim, żeby jednak dużo osób się przemieszczało w sposób taki grupowy, no to tramwaj jest najlepszym rozwiązaniem. Nie autobus, ale tramwaj. Wtedy mniej samochodów być może będzie kursowało po mieście, bo jak będą dostępne tramwaje blisko tych miejsc zamieszkania, no to wtedy elbrążanie będą korzystać z tego. Teraz w tej chwili to, co zrobiono na 12 lutego, to niczego nie rozwiązało właśnie. Zdjęto jedną linię, czwórkę z dotychczasowych kursów. No, przestawiono na tą linię, która idzie koło ratusza, ale koszty były ogromne, a efekty małe. Należało lepiej zainwestować w tą ulicę Wiejską, tak, Mazurską, przepraszam, bo to jest rozsądniejsze rozwiązanie. No, przykład ulicy Ogólnej pokazuje, że faktycznie to rozwiązanie się tutaj sprawdziło. Tak, tak. Uważam, że tutaj bardzo mądrze i rozsądnie to robiono w przeszłości, ale jak gdyby nie ma kontynuacji i to jest, uważam, za duży błąd. Tym bardziej, że tutaj nasz rywalizujący z nami miasto Olsztyn całą sieć buduje od zera, pozyskało środki, nam niestety do tej pory nie powiodło się, a uważam, że prezydent miasta powinien na tym się skupić, żeby pozyskać pieniądze i na tramwaje, i na linie tramwajowe. No tym bardziej, że to jest to, co pan poseł wspomniał, rozwiązanie ekologiczne też, tak? Dbało się o środowisko, o ten smog, walkę ze smogiem. No tak, zanieczyszczenie powietrza w Elblągu jest bardzo duże, choroby płuc. Otworzyliśmy tą pulmonologię między innymi dlatego, że tu jest takie zagłębie tych chorób płucnych. Raz, że depresja, leżymy w depresji i tutaj też to powoduje, że zachorowalność jest duża, no ale i zanieczyszczenie powietrza ogromne. I tu bardzo duża zachorowalność jest na te choroby. Ten oddział się pięknie tutaj spełnia. Nie musimy jeździć ani do Prabut, ani do Olsztyna. No to za mojej kadencji ta pulmonologia została otworzona. Tam wydaliśmy na to 6 milionów złotych, ale naprawdę te pieniądze były mądrze wydane, ponieważ w tej chwili jest pełne obłożenie, mamy specjalistów od tych chorób i no, przez to nie dochodzi do takich dużych zagrożeń życia tych pacjentów, ponieważ w porę realizowane leczenie ratuje życie. Mhm. A jeżeli właśnie chodzi o zdrowie, to w którym kierunku jeszcze miasto powinno dążyć? Geriatria. Uważam, starzejemy się. Niestety elblążanie, dobrze, że żyją dłużej, bardzo dobrze, natomiast nie ma tej opieki specjalistycznej takiej dla osób starszych. Jest ZOL, ale to jest dla obłożnie chorych. Natomiast choroby wieku starszego to są choroby takie specyficzne, w związku z tym należy otworzyć geriatrię. To jest oddział, który od wielu lat jest potrzeba takiego powstania oddziału i ja obiecywałem i obiecuję w tym programie wyborczym, że taki oddział stworzymy w szpitalu miejskim. Powoli będziemy kierować się w stronę Bażantarni, naszej perełki, miejsce ulubionego wypoczynku wielu elblążan. To prawda. Pamiętam, że gdy rządził pan Elblągiem 2013-2014, obiecywał pan, że będzie pan wspierał wszystkie inicjatywy, które zmierzają do ożywienia tego miejsca. No tak. Tutaj jak gdyby rzadko się zdarza, żeby któreś miasto miało własny las komunalny. My mamy piękny las komunalny, natomiast no niestety on jest zaniedbany i niedoceniany. W ubiegłym roku była ta powódź,
zniszczono tam kilka tych mostków, między innymi ten most Elewów. No i niestety miasto nie zadbało o to, żeby to wyremontować. Czekamy na jakieś pieniądze unijne. Wydaje mi się, że należało uruchomić firmy komunalne. Po to mamy zieleń miejską, te dawne przedsiębiorstwo Drugi Mostów, ono teraz inaczej się nazywa, połączone z MPO. I oni powinni przystąpić natychmiast do prac. Ileś tych wywrotek, żwiru, kruszywa na wieś, wyremontować te deski i mostki w Barżantarni, ponieważ cały sezon mamy stracony. Ludzie korzystają z Barżantarni i z kikami chodzą, biegają, spacerują, jeżdżą na rowerach, a więc Barżantarnia żyje, tylko trzeba stworzyć warunki, żeby elblążani mogli się tam bezpiecznie poruszać. To jest muszla koncertowa, też niedoceniana. Warto by na tym się skupić. I, no i ta olbrzymia polana w Barżantarni, na której stoją te dwie wiaty i one dobrze, że stoją, można sobie ubiec kiełbaski, ale ten cały teren należałoby zagospodarować, żeby oprócz tej trawy, która leży i że można posiedzieć na kocyku, również żeby można tam odpoczywać bardziej w sposób taki atrakcyjny, ale i taki bardziej to wykorzystując jakieś urządzenia, które można tam zamontować, rekreacyjne. A więc i dla dzieci, i dla dorosłych taki naturalny plac zabaw i rekreacji dla osób starszych i dla dzieci na tej polanie. Także miejsca jest dosyć, wystarczy tylko odpowiednio to zagospodarować. I wtedy wydaje mi się, że Barżantarnia odżyje. No, możemy szereg wtedy różnych robić zawodów, spotkań tam, zapraszać gości z kraju, ponieważ naprawdę jest się czym pochwalić, jeżeli chodzi o ten las komunalny. Piękny las. A zainteresowanie elblążan Barżantarnią faktycznie rośnie, bo można zobaczyć to na przykład w niedzielę, w sobotę, jak się pójdzie, ile ludzi się wybiera właśnie do Barżantarni. Tak, tak, tak. Całymi rodzinami chodzą, spacerują, biegają. Las tętni życiem, tylko no mówię, część jest tych tras w tej chwili niewykorzystana, ponieważ no, tam są zakazy. Są te mostki uszkodzone, nie można się poruszać po całej Barżantarni, ale wydaje mi się, że to jest błąd. Możemy tak w nieskończoność czekać na ten projekt unijny, który pozwoli pozyskać środki. A to nie jest wielka kwota, kilkadziesiąt, no ile, 150 tysięcy złotych, żeby to wyremontować. To nie są duże pieniądze, a korzyści ogromne z tego tytułu. Trzeba przyznać, że Elbląg w ogóle zielonym miastem jest, bo tych parków w mieście mamy dość sporo, prawda? Tak, tak. No, turyści nazywają Elbląg takim zielonym miastem, ponieważ właśnie dużo tych parków jest, dużo takich właśnie historycznych już, parkajki i te inne, to planty. Park Modrzewie. Park Modrzewie, tak jest. Tutaj mamy czym się pochwalić, dużo zieleni. Tutaj dobrze się mieszka. Mamy dużo właśnie takich terenów, w których możemy wypoczywać i to turystom się też bardzo podoba, że nie jest miasto zabetonowane takie. To jest zielonym miastem. Tak. A jeszcze jakieś plany z Barżantarnią? To znaczy, sama Barżantarnia jest jak gdyby, bo tutaj właśnie te tory tramwajowe, należy je wyremontować, bo one tutaj, ulica Królewiecka ma najgorszy, jeżeli chodzi o ten ciąg torów, najgorszą jakość. One muszą być wszystkie wyremontowane i te podkłady. I ta pętla tutaj przy ulicy Marymąckiej, ponieważ no, ten tramwaj z bardzo niewielką prędkością mogą się tutaj poruszać ze względu właśnie na ten stan. Ale sama Barżantarnia jest świetnym miejscem wypoczynku i Góra Chromnego, która jest w niedalekim sąsiedztwie, tak samo wymaga tylko trochę nakładów, żeby ją urozmaicić, żeby ona nie tylko była górą ze względu na klimat. U nas ten sezon zimowy trwa bardzo krótko, a więc musimy takie zaproponować atrakcje tam przy Górze Chromnego, żeby mieszkańcy chcieli tam przyjeżdżać. A więc być może w przyszłości należy również pomyśleć o igielicie. W niektórych miastach ten igielit świetnie się sprawdza, położony na górze. No na cały się nie da, ale przynajmniej na tych trasach zjazdowych spowodowałby to, że
że moglibyśmy wtedy korzystać również na wiosnę czy latem z tych terenów. Musi być jakaś restauracja tam na tej górze jak gdyby zbudowana, dzięki której można by wtedy nie tylko zjeżdżać, ale również miło spędzać czas. No właśnie, mamy grupkę biegaczy. No tak. Zmierzających do Barżantarni. Tak jest. Aktywny początek tygodnia. Zimą narciarstwo biegowe można tutaj rozwijać właśnie w oparciu o Barżantarnię. Wydaje mi się, że te trasy są do wykorzystania do biegania na nartach, a latem znowu te rowery górskie jakieś tutaj te, TB. Tak, na przykład, bo teren sprzyja takim zawodom i takim tutaj, jak to się mówi, ładowaniu akumulatorów. No też. A teraz zbierzamy ku Podchorążych i Zaperów, gdzie będzie stacjonował sztab Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Są z nami już od roku. To duże wyróżnienie dla Elbląga. Tak, uważam, że tak, że mówiono, że tutaj wojsko jak gdyby wyprowadzane jest z Elbląga. To nieprawda. 16. Dywizja została w Elblągu. Ten punkt dowodzenia jest teraz najważniejszym elementem tej dywizji międzynarodowej, ponieważ bez tego pułku dowodzenia dywizja nie mogłaby funkcjonować. To jest taki nerw całej dywizji, to jest właśnie ten punkt dowodzenia, który ma odpowiedni sprzęt i który może dzięki temu łączyć się ze wszystkimi oddziałami pracującymi, działającymi w terenie. Dywizja jest międzynarodowa, przyjechali Amerykanie, są Kanadyjczycy, są z tego co pamiętam Czesi, Rumunii, a więc tutaj to jest bardzo takie wielonarodowe środowisko. Natomiast całe dowództwo 16 przeszło do Białobrzegów, ale to same dowództwo, to jest kilkadziesiąt osób z dowództwa przeniesiono do Białobrzegów, żeby tam w oparciu o tamten punkt dowodzenia stworzyć jak gdyby tutaj możliwości funkcjonowania 16 Dywizji. A dla nas to jest ogromny sukces, bo oprócz tych walorów obronnych, które ta dywizja tutaj ma, to również ważne to, że ci wszyscy oficerowie mieszkają w Elblągu. Oni tutaj wynajmują mieszkania, niektórzy domy, ci oficerowie amerykańscy. Ich dzieci tutaj pójdą do szkoły i będą wydawać pieniądze w Elblągu, co jest ogromne, ma ogromne znaczenie. Pobudowane zostaną cały kompleks budynków. No, któremu tutaj trwa właśnie na Podchorążych. Tak. Mocno. Na razie jednostka stacjonuje na Łęczyckiej. No tak. Ale już się wkrótce chyba to jest tymczasowo, tak. Tymczasowo te koszary zostały przystosowane po dawnym pułku czołgów do tego, żeby tam zapewnić odpowiednie warunki, ale docelowo właśnie tutaj na Podchorążych będzie cały sztab dywizji i wszystkie te funkcje. Natomiast coraz więcej żołnierzy będzie, tych właśnie obcokrajowców widać będzie na ulicach Elbląga, tak jak teraz widać tam w kraju, że już te jednostki, które zostały rozlokowane, to Amerykanie są przyjaźni, serdeczni, otwarci i oni umieją dbać o bezpieczeństwo, ale również świetnie się bawić w wolnym czasie. Także, że tutaj rzeczywiście te miasta wszystkie skorzystały na tej obecności. Za chwilę będziemy skręcali w ulicę Komeńskiego. Tak. I po lewej stronie będziemy mijali technikum mechaniczne. No tak. To też nieprzypadkowo. No nie, chodziłem tam 5 lat do technikum mechanicznego na kierunku budowa maszyn. To był taki okres, mama wychowywała nas sam, tata zmarł, zginął właśnie w wypadku samochodowym i wtedy dla młodych ludzi było ważne, żeby mieć pracę. To był taki okres lata 70. W związku z tym postanowiliśmy wspólnie, że pójdę do technikum mechanicznego. To była wtedy prestiżowa szkoła, najlepsza w Elblągu z tych techników. Chodziliśmy w mundurach, oznakowani, ale szkoła naprawdę uczyła dobrze i tam 5 lat na tym kierunku budowy maszyn uczyłem się
to przydało się w życiu, takie umiejętności, szczególnie matematyka, fizyka, inne te kierunki, to były na bardzo wysokim poziomie. Tutaj wspominam z przyjemnością. Dzisiaj wydaje mi się, cieszy się dobrą renomą. No tak, na pewno tak. Wtedy naprawdę pani Irena Pawłowicz, moja wychowawczyni, dożyła 90. Później jako dorośli ludzie często się spotykaliśmy i zawsze ją szanowaliśmy, szczególnie na jej urodzinach organizowaliśmy takie spotkania i ta tradycja była przez wiele lat pieczołowicie kontynuowana aż do śmierci pani profesor. Profesor Marynowski z matematyki, surowy, ale rzeczywiście wymagający, ale świetny matematyk, nauczył mnie matematyki, do dzisiaj potrafię się nią posługiwać. Dużo się teraz w ogóle mówi o powrocie do szkolnictwa zawodowego, że gdzieś tam w latach 90. jednak postawiono na te przedmioty humanistyczne, a ja teraz brakuje rąk do pracy tych fachowców, tak, którzy mają zawód wyuczony. No tak, ja trochę żałuję, że w pewnym okresie PWSZ-ka zaczęła iść te kierunki administracyjne, ponieważ inne uczelnie się specjalizują w tych kierunkach. Wydawało mi się, że PWSZ-ka bardziej powinna się nastawić na te kierunki właśnie informatyczne, związane również tutaj potrzebami wcześniej ABB, później Alstomu, teraz GE, General Electric, ponieważ brakuje tych inżynierów, a i nie ma tych również studiów drugiego stopnia, czyli inżynierowie nie mogą magisterki zrobić na PWSZ-ce naszej polskiej. To było to moim zdaniem. Mogą zostać humanistami z tytułem magistra, a nie mogą być inżynierami. Uważam, że skoro PWSZ-ka powstała z myślą o właśnie tym szkolnictwie zawodowym, to ten drugi stopień powinno się mieć szansę uzyskać w Elblągu, a nie kontynuować naukę w Gdańsku na Politechnice Gdańskiej. Mm-hmm. Objechaliśmy na ulicę Grunwaldzką, Aleję Grunwaldzką. Tak. A za chwilę będziemy mijać wiadukt, no oddany tak, niedawno do użytku. Tak. Duża inwestycja, chyba największa inwestycja drogowa w tym roku w mieście. No to prawda. To prawda. Najważniejsza, potrzebna jak najbardziej, tylko droga. Wydaje mi się, że za droga. My mieliśmy projekt, który miał tam być zrealizowany w postaci tunelu. I ten tunel wtedy miał kosztować 15 milionów. Powiedzmy, że jest inflacja i że teraz by kosztował około 20 milionów, ale 20, a nie 35. 35 sam tunel, a teraz wiadukt, a jeszcze teraz się mówi o tunelu dla pieszych i rowerzystów. No to wydaje mi się, że to jest takie nierozsądne wydawanie pieniędzy. Za dużo wydano tych pieniędzy, efekt nie jest tam oszałamiający. Te zjazdy bardzo strome. I w dodatku tam po drugiej stronie są takie dwa mini ronda, na których nie wiem, czy te samochody, szczególnie dostawcze i ciężarowe, będą się mieściły, bo to jest jakoś zbyt małe te ronda, żeby na tych łukach się te samochody mogły tam swobodnie poruszać. Mhm. A jeżeli chodzi o stan dróg, to które pana zdanie wymagają? No właśnie jedziemy Grunwaldzką, widzi pan, jak ona wygląda. Fatalnie. Dąbka też nie jest najlepsza. Tam została trochę połatana. Te główne ciągi komunikacyjne nie są w dobrym stanie. A już nie mówię o tych bocznych ulicach. Szczególnie tam właśnie w bok od Piłsudskiego. Tam te wszystkie Wiślicka, nie Wiślicka, te wszystkie uliczki boczne są w fatalnym stanie. Tam rzeczywiście niektóre z nich to jeszcze od okresu wojny nie były remontowane. Są takie kocie łby i po nich się jeździ, albo wręcz jakaś droga szutrowa wysypana żużlem i ten. Bardzo dużo jest takich ulic w Elblągu. Nizinna taka ulica tam jest w bok od Warszawskiej, tam też i Żuławskiej, też w fatalnym stanie od lat. Proszą ludzie o to, żeby zadbać o te drogi. No niestety ciągle inne priorytety, inne jakieś tam pomysły. No szkoda, że to 12 lutego rozbijano ponownie. My ją wyremontowaliśmy. Przypominam, że w 2013 roku, jak byłem prezydentem, to centrum miasta było rozryte całkiem.
i ta... I 504 i 503. I 503, wszystkie obie tutaj ten i centrum było takie, że nie można było nawet nie tylko przejechać, ale przejść. Koło poczty były głębokie wykopy, bo tam archeolodzy coś odnaleźli, jakieś resztki muru obronnego i wstrzymali pracę na wiele miesięcy. I nam się udało to wszystko uporządkować w krótkim czasie, także przed terminem nawet. O, kierowcy jeszcze się skarżą, że brakuje zielonej fali w Elblągu czasami na niektórych skrzyżowaniach. No to prawda, zbyt dużo tych świateł jest. I na Grunwaldzkiej to widać, i tutaj właśnie na Rycerskiej. Zbyt często te światła i właśnie niesynchronizowane powodują to, że powstają te zatory. Na Bema tam praktycznie początkowo ja tego nie zauważałem, bo w południe można było swobodnie przyjechać. Teraz już bez względu na porę dnia Bema jest ciągle zakorkowana i boczne ulice, czyli Komeńskiego i Żeromskiego już się też, a o 15 to tam jest tragedia. Kto wie, to tam wtedy nie jeździ, bo jest trudno przejechać przez ten, przez te ulice. Jest na pewno problem. Tylko, że rzecz polega na tym, że w pewnym momencie ktoś wpadł na taki pomysł, że zaczęto zwężać poprzez wysepki po środku jeszcze jezdni te, twierdząc, że poprzez te zwężenia będzie bardziej uporządkowany ruch na tych ulicach. No to nieprawda. Okazało się, że te zwężenia spowodowały dodatkowe komplikacje i jest coraz trudniej. Na Grunwaldzkiej tak zrobiono między innymi. Tam dodatkowe pasy wprowadzono, i te wysepki na Piłsudskiego, nie wiadomo po co te wysepki są tam w niektórych miejscach. No, za to nie ma zatok autobusowych na Piłsudskiego. No i szereg takich błędów. Być może, że to było śmieszne, ale bardzo korzystne dla mieszkańców. My jeździliśmy z prezydentem Hajdukowskim, jak oni tutaj te inwestycje prowadzili. I przyglądaliśmy się i z tego wyciągaliśmy wnioski. Później na tych naradach z tymi inżynierami z firm realizujących omawialiśmy te wszystkie sprawy. I to przynosiło efekty. Oni się jednak podporządkowali tym wszystkim uwagom, które przekazywano na tych naradach. Mimo, że mieli świetnych prawników, to jednak potrafiliśmy wyegzekwować wszystkie tam niedociągnięcia, które w czasie tych inwestycji powstawały. Teraz jakoś nikt na to nie zwraca uwagi. Zresztą zarząd dróg nie ma w tej chwili dyrektora. To jest błąd. Pan wiceprezydent Nowak sam zarządza bezpośrednio zarządem dróg. Tak wydaje mi się, że albo zarządza dobrze zarządem dróg, a źle jako wiceprezydent, bo to nie da się tych dwóch funkcji pełnić naraz. Albo jest dobrym wiceprezydentem, ale złym zarządcą dróg, bo nie rozdwoi się. W związku z tym konieczne wydaje mi się, żeby każdy robił to, co do niego przypisano. Pan wiceprezydent powinien być wiceprezydentem, a tu należało powołać fachowca od zarządzania drogami. Teraz jesteśmy na Starym Mieście. No wiele osób chwali Elbląg za to, jak się odbudowuje właśnie Starówka. Tak. Ale coś jeszcze dla tej dzielnicy pewnie można zrobić. Tak, no chodzi o Wyspę Spiszów. Całe tutaj... zatorze i zawodzie, przepraszam. Zawodzie. W głowie mi ten wiadukt. Zawodzie i Wyspa Spiszów. To jest główna rzecz, którą należy zrealizować. W tej kadencji krótkiej, którą miałem, ogłosiliśmy konkurs dla zawodzia i okazało się, że wygrali wrocławianie. Ze świetnym pomysłem, projektem takim, którym stwierdzili, że nie można zabudować tylko budynkami mieszkalnymi zawodzia tutaj nad rzeką, że dobrze by było, żeby któryś z tych obiektów trochę nawiązywał do tych Spichrzów, które były historycznymi, ale w nim zlokalizować galerię handlową, żeby przyciągnąć tych ludzi ze Starówki, że po wizycie na Starówce oni będą chcieli przejść na drugą stronę tymi mostami i zrobić zakupy, a więc żeby ożywić zawodzie, należy tutaj coś zbudować atrakcyjnego dla tej dzielnicy. Bo ona jest zaniedbana, proszę zobaczyć. Tutaj to warszawska, nowodworska, tutaj radomska. Te wszystkie radomska, jeszcze jest ta grochowska. To są dzielnice, które właściwie nic się nie zmieniło od wojny. One są w złym stanie. Nieoświetlone.
tutaj mieszkańcy często narzekają, że przy tych dwóch budynkach, jednym MDK-owskim i drugim tym miejskim, których harcerze zajmowali, więcej jest slab niż na całej dzielnicy. Bo rzeczywiście tam się zrobiło takie skupisko te oświetleniowe, bo tutaj zadbano o te lampy. Natomiast na całej dzielnicy nie ma w ogóle oświetlenia, tutaj nie ma wcale. Jest bardzo niebezpiecznie. Tylko tam indziej się tą drogą można pojechać na ulicę Grochowską, to nie ma wcale lamp na ulicy Grochowskiej. O, a tutaj proszę zauważyć, ile lamp jest w tej chwili. Jedna przy drugiej dosłownie oświetlają parkingi. No, właśnie dużo. Parking dobrze oświetlony. A tutaj niedaleko znajduje się siedziba spółdzielni Elsin, też przez długi czas był pan związany zawodowo. No tak, 30 lat pracowałem nie tylko tu, ale wcześniej na ulicy Bożego Ciała, właśnie słynny Elsin, o którym mówiono, że ja doprowadziłem do likwidacji. Co najśmieszniejsze, najbardziej w tym zabawne, jak ja odchodziłem, to wtedy zdobyliśmy tą prestiżową nagrodę lądołamacza, taka dla zakładów pracy chronionej, tych wyróżniających. Wtedy w 2013 roku otrzymaliśmy taką nagrodę lądołamacza, a teraz mój następca w roku 2018 kolejny raz uzyskał taką nagrodę, czyli błędne są te twierdzenia, że z Elsinem jest źle, jest właśnie odwrotnie, jest dobrze, ponieważ zakład się rozwija, tworzy nowe miejsca pracy i uzyskuje prestiżowe nagrody. No i leży w bliskim sąsiedztwie rzeki Elbląg, a jeżeli chodzi o Elbląg, to no wszyscy chyba żyjemy tymi ostatnimi wydarzeniami związanymi z przekopem Mierzei Wiślanej, prawda? No tak. Już pierwsze tam prace geologiczne, geodeci pojawili się tak w minionym tygodniu tam na miejscu. Tak, już w tej chwili te prace ruszają tak bardziej intensywnie. W tej chwili minister Grubarczyk ma przyjechać do właśnie na Mierzeję, tam zdaje się 16, tak jeszcze nieoficjalnie się o tym mówi. On naprawdę przyspieszył te prace. W tej chwili te pozwolenia już z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mają być wydane i ruszą te prace już fizyczne, czyli budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. I będziemy obserwować postęp prac. No tak. Ale wiem, że tam Rosjanie przecież protestują, piszą do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska, też niektórzy mówią, że będziemy budowali, ale co na to Komisja Europejska, Unia Europejska? Jeżeli chodzi o Rosjan, to oni naprawdę bardziej prestiżowo patrzą na budowę kanału żeglugowego, że to się odbywa bez ich konsultacji. I oni o to są bardziej oburzeni niż o sam kanał. Ja podejrzewam, wierzę w to, że gdy ten kanał zostanie wybudowany, to Rosjanie jak gdyby zaakceptują tą sytuację, bo zresztą nie będą mieli innego wyjścia. Natomiast w tej chwili to już bardziej chodzi o prestiż, co się dowiadującego kraju, że oni czują się tutaj niedowartościowani, niedoceniani, nikt z nich nie pytał o zgodę i to jest właśnie ta duma Rosjan, że oni tutaj jako wielkie mocarstwo zostali zlekceważeni przez Polaków. Ale my robimy swoje. Oni nas nie pytają o inwestycjach. Nord Stream 2 robią bez zgody Polski i zanieczyszczają Bałtyk, a my budujemy u siebie za własne pieniądze, dla własnego bezpieczeństwa, dla własnej rozwoju gospodarki. I tutaj nam zależy na tym, żeby port elbląski, te porty nad Zalewem Wiślanym rozwijać. A to jest ogromna szansa na rozwój wszystkich tych gmin położonych nad Zalewem Wiślanym. I będzie rozwój gospodarczy, bo skrócimy tę drogę do portów trójmiejskich. Nasze tutaj zakłady, szczególnie w oparciu o dawny zamek, będą mogły budować te konstrukcje metalowe, które do tej pory trudno było przewieźć do Trójmiasta, bo się nie mieściły na samochody. Barkami było ciężko poprzez te połączenia wodne przewieźć do Trójmiasta, a w tej chwili będzie można je barkami przewieźć do Trójmiasta, później do Rotterdamu i dalej w świat. Także to jest ta szansa, a turystyka też. Żaglówki, Skandynawowie, Duńczycy, Szwedzi, oni chcą tutaj pływać po Zalewie Wiślanym. Tylko jak mieli perspektywę, że musieli dostać wizę od Rosjan, a Rosjanie mówili, że to z miesięcznym wyprzedzeniem trzeba występować, później albo dostali, albo nie dostali, to kto będzie planował wakacje w Polsce, nie mając pewności, że będzie mógł swobodnie pływać po Zalewie Wiślanym. Jeżeli będzie kanał żeglugowy, oni będą tu chętnie przypływać.
Będziemy remontowali te jachty. U nich fiordy zamarzają. U nas na zalewie można remontować ich jachty, a później oni będą na wiosnę odbierać sobie tutaj. Szereg takich ofert już zgłaszano w tym okresie, gdy ja byłem prezydentem. I warto z tego skorzystać. Na pewno to jest ogromna szansa. Od wielu lat jedyna, która taka jest wprost dedykowana dla Elbląga. Dawno temu już nikt nie przeznaczył miliarda złotych na potrzeby tego regionu, tego subregionu, w którym Elbląg jest jak gdyby stolicą. Wspomniał Pan, jak był Pan prezydentem, właśnie tak przejeżdżamy koło Urzędu Miejskiego. Tak. No i tak właśnie się zastanawiam, dlaczego postanowił Pan startować w ogóle w wyborach na prezydenta Elbląga i no, zrezygnować z tej polityki przez duże P? Uważam, że ta kadencja, którą wtedy sprawowałem, była bardzo krótka, to było półtora roku. Jednak się udało wybudować i CRW, prawda, tę dolinkę za nieduże pieniądze, bo tam własnych chyba 8 milionów tylko wydaliśmy. 30 tysięcy mieszkańców chodzi co miesiąc na dolinkę korzystać z tej pływalni. Pulmonologia, szereg tam takich mniejszych inwestycji, wieża widokowa na katedrze, to nasza realizacja, ten plac przed katedrą, kilka szkół wyremontowaliśmy, te drogi właśnie najważniejsze, które zostały uporządkowane, wyremontowane, ale mimo wszystko uważam, taki czuję niedosyt, że mogłem zrobić więcej, tylko czasu mi zabrakło na to wszystko, natomiast chciałbym to dokończyć. Jeżeli Elblążanie zdecydują się powierzyć mi ten zaszczytny urząd prezydenta, to chciałbym właśnie zrealizować to, co zaplanowałem. Mi się świetnie pracuje jako posłowi. Mam szereg inicjatyw, właśnie ten kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, to ja jestem i posłem sprawozdawcą i w Sejmie, i w Senacie. Szereg takich inicjatyw, które ja wprowadziłem, zostały zaakceptowane przez Sejm. I się spełniam. Tutaj no, kolejki są do mnie, jeżeli chodzi o mieszkańców miasta. Większość, co prawda, dotyczy spraw miejskich, czyli świadczy o tym, że urząd źle funkcjonuje w niektórych sprawach. Ale tak wewnętrznie komfortowo się czuję jako poseł na Sejm. Natomiast z tego względu, że ambicjonalnie chciałbym pewne rzeczy dokończyć, chciałbym mieć tą szansę zrealizować to jako prezydent Elbląga. W związku z tym jestem gotów zrezygnować z tej funkcji posła na Sejm Rzeczypospolitej, no i zaangażować się w realizację tych spraw samorządowych. Wiedzę mam dużą, przecież ja jestem prawie blisko 20 parę lat samorządowcem, sześć kadencji. Byłem radnym i przewodniczącym rady, i później prezydentem, a więc doświadczenie jest duże. Wiedza też. Ja nie muszę się uczyć urzędu, bo ja go znam. Ja wiem, kto dobrze pracuje, kto źle, kto jakie ma wady, kto jakie ma zalety. O tym wiem i mam grupę takich współpracowników, którzy gotowi są ponownie wrócić do urzędu. Oni, część z nich odeszła z urzędu, gdy ja przestałem pracować, z różnych względów. I atmosfery, i stosunku szefostwa do nich, ale oni gotowi są wrócić w tej chwili, gdybym ja został prezydentem, a więc to też jest taka rzecz, która mnie jak gdyby bardziej motywuje do tego, żeby kandydować. Bo wiem, że mogę liczyć na niektóre osoby. Wspomniał Pan o Dolince, o Centrum Rekreacji Wodnej. Tak. Dużo Pan wtedy ryzykował, kiedy zrezygnował Pan z tych unijnych pieniędzy na stadion. Oj, startował w kolejnym konkursie, żeby właśnie powalczyć o pieniądze na basen. Bo mogło się równie dobrze skończyć tak, że tych pieniędzy byśmy nie otrzymali. To prawda, to było bardzo ryzykowne. Tym bardziej, że mój poprzednik obiecywał budowę stadionu i to za 50 milionów złotych. Ja, gdy objąłem urząd, wiedziałem, że kasa jest pusta, że tutaj no, takich pieniędzy my nie zdobędziemy, no bo nie ma skąd. W związku z tym zaryzykowałem, oddałem te pieniądze, wtedy wszyscy, no nie wszyscy, ale część osób mówiła, o, one bezpowrotnie przepadły, już zmarnował WIL pieniądze, nie ma stadionu i nie będzie basenu. My napisaliśmy bardzo dobry projekt, tam architekt Latecki projektował to. On jest praktykiem, on żyje tymi sprawami.
W związku z tym zaprojektowaliśmy świetny basen, wielofunkcyjny, bo tam są i dla dzieci, i dla dorosłych, są sauny, różnego rodzaju takie miejsca zabawowe dla tych dzieci. I właśnie nazwaliśmy ten obiekt CRW Dolinka. Dolinka to w konkursie już mój następca wynalazł, ale był to etap pierwszy, ponieważ tu obok Tu zaraz widzimy, zajedziemy tam z drugiej strony. Tak, widzimy ten niestety nieszczęsny basen odkryty, który był kiedyś dumą Elbląga, jednym z największych w Europie, a być może na świecie, który teraz od wielu lat niszczeje, a który ja planowałem jako drugi etap, żeby uruchomić częściowo w oparciu o tą stację uzdatniania wody, która jest zamontowana tutaj w CRW. No właśnie, no to serce boli. Tam są te mostki, które dzieliły tą wielki basen na części. Ich plan był taki, że właśnie uruchomimy tą część odkrytą, że będzie nawet śluza między CRW a tym odkrytym terenem, żeby można było wpływać i wypływać, tak jak szeregu typu tych basenów, że można na jednym bilecie pływać na otwartej przestrzeni, wracać do środka na tę część zamkniętą, z powrotem wypływać. No i dodatkowo tam miały powstać i boiska do piłki siatkowej, i część taka, żeby te rowery wodne, kajaki i cały ten sprzęt taki pływający wykorzystać na tej dalszej części basenu, ale cały miał być uruchomiony jako część właśnie basenowa, nie jakieś tam kilka niecek, bo to szkoda tego terenu. A jak ktoś mi jeszcze tam mówił, że tutaj ma na tym terenie powstać jakiś hotel czy galeria kolejna handlowa, no to jest nie do pomyślenia. Tereny, tutaj obok jest stadion piłkarski, co prawda taki mały, ale to w pewien sposób komponuje się, że tutaj powinna być ta centrum takie rekreacyjne Elbląga na tych terenach wypoczynkowy, niedaleko barżantarnia, wszystko jak gdyby się tutaj wpisuje w te projekty, tak. A więc tutaj te serce wypoczynkowe, bo ludzie tak, pierwsze chcą mieć pracę, mieszkanie, a później komfort życia się liczy. Że nawet gdyby nie wszyscy znaleźli pracę w Elblągu, to przy tej nowej siódemce, którą będzie w ciągu 30 minut można dojechać do Trójmiasta, to ważne, żeby zarabiać dobrze i mieć pracę, a później mieć dobre warunki życia, wypoczynku i zamieszkania. Elbląg to spełnia, tylko trzeba stworzyć odpowiedni klimat, do tego zainwestować trochę pieniędzy i ja wierzę, że w niedługim czasie to gdańszczanie będą tutaj przyjeżdżali i się odsiedlali, a dojeżdżali już nie do siebie, tylko do Gdańska, bo już będą Gdańsk uważali za swoje miejsce pracy. Także wierzę w to i jestem przekonany, że można to zrobić w Elblągu. A kadencja jest długa, jest pięcioletnia. A więc można szereg, jeżeli ja tyle spraw potrafiłem w ciągu półtora roku zrobić, to ile można spraw w ciągu 5 lat zrobić? Wydaje się, że znacznie więcej. A mój ten rywal, no jednak oprócz tego wiaduktu nie bardzo ma czym się tutaj pochwalić. No tym torem. Ale z wieloma markamentami, dlatego nawet go przemilczałem, bo początkowo bo nie chciałem o tym mówić, ale chyba nie warto nawet mówić o tym torze. No i na ulicy Moniuszki kończymy nasz samochodowy wywiad. Dziękuję pięknie za wizytę w naszym mobilnym studiu. Tak. Ja dziękuję pięknie za miłą rozmowę. Dziękuję bardzo.